O, witam wszystkich Celtycki. Dzisiaj odwiedzam... Wow, skamieniałe drzewo. Stół ze skamieniałego drzewa. Dzisiaj odwiedzam giełdę staroci, tak zwane Hibernian Antiques. Zobaczymy, co tam się będzie znajdowało. To się bodajże płaci. Hi. Hello, how are you? Srebra, srebrne zestawy, srebrne kieliszki. Tu jest jakiś sprzęt wyciągnięty, tak mi się wydaje, z okrętu Busola. Tutaj są szabelki, dwie. Tutaj też jakiś sprzęt, który służył do nawigacji. Tutaj jest waga. Tutaj są bodajże prochownice, dwie. Cena tej tutaj 55 euro. Bardzo ładne, trzeba przyznać. Sprzęt medyczny. Tutaj tak samo prochownica. No, to znam. Jedna, druga pint, SE. 10 euro za jedną sztukę. Pudełeczka, tutaj jest aparat firmy Smith bodajże. To już gdzieś widziałem, to są bodajże formy do... To ktoś bodajże z moich znajomych znalazł na plaży wykrywaczem. Mam tutaj ciąg dalsza broni. I innych małych przedmiotów, głównie ze srebra. Mamy tutaj książki, mamy obrazy. Mamy tokeny tutaj. George II, George III. Zobaczcie. No to te są monety. Same monety. Tutaj są lampy modlarkowe, niestety muszą tutaj zostać. Choć przydałyby mi się, nie powiem, z tym, że te są tutaj napędzane prądem.
prądem ze ściany. Wow, zobaczcie te butelki. Porcelana, obrazy, miski drewniane za 40 euro. Wydaje się, że Holandia tutaj na obrazie. Tutaj impresjonizm. No, tutaj mamy dzieł. Dzieł z naczyniami. Trzeba delikatnie, nie mogę tutaj jak słoń w składzie porcelany, żeby się później wypłacił. Limoges, France. No, pojemniczek na coś. 14 euro, bardzo ładny. Zastawy. Tak. O, całkiem spora kolekcja kryształów tutaj. Zobaczcie to. No, bardzo ładne. To już też gdzieś widziałem. Nie pamiętam, do czego to było. Nożyczki. O tym sprzęcie tutaj mówię. Coś mi się kojarzy, że to było do cygar. Te stare nożyczki do cygar. Nie, to nie jest do cygar. Moment. A, dobra. Do świec. O, tutaj zbiorowisko rzeczy różnych, włącznie z modelami aut, z kosterami bodajże, czyli z takimi podkładkami pod na przykład filiżankę herbaty. Tutaj mamy solniczkę i pieprzniczkę. Tutaj jest jakiś miecz, raczej nowszy. Sorry. Tutaj jest chyba moneta wybita na tym. George VI. Zobaczcie. No, to jest fajne akurat. Bardzo ładnie się postarzało. Bardzo ładna patyna.
kończym. Jak widzicie, można tutaj znaleźć dosłownie wszystko, nawet kota. I tutaj luneta bodajże. Tina Lizzy i Rory Gallagher, oboje z Irlandii. Ten po prawej bodajże tutaj urodzony w Cork, z tego co pamiętam. Broszki vintage. Tutaj są bodajże lusterka. Do you have a shop in Dublin or? No. Just do it privately. Okay. Wow, very good condition on this 50 pound here. Do karmienia niemowląt. Jak poznaję. Feeder. Bardzo fajne. Nigdy wcześniej nie miałem w ręce. Też lekkie. Tutaj kolejny. Dwa są na sprzedaż po 20. Ta duża tutaj na wprost tak samo. Butelka taka dla dziecka ze smoczkiem. To jest stary Pyrex. Tak samo do karmienia. Bardzo fajne te buteleczki tutaj do karmienia. Zobaczcie, jeszcze raz. Mam nadzieję, że będę miał kiedyś szczęście. Mam tutaj rzeczy związane z paleniem. Z paleniem i z piciem. I jak mawiają, każdy musi mieć jakiś nauk. Hi. You like to smoke and drink then? Tutaj popielniczki. Popielniczki.
popielniczki, niektóre nowsze, niektóre starsze. Ta jest tutaj bardzo ładna. Dwie są z tego co widzę. Tą bodajże mam. Tą i mam też tą, ale... Zobaczcie, to wszystko tak tutaj leży. Na włosku wisi. Trzeba bardzo ważyć. Najlepiej nic nie dotykać. I tutaj kolejna Esso. W bardzo dobrym stanie. A coś tam wziąłem dla siebie, małą ciekawostkę. No nic, trzeba będzie czekać na kolejny rok. To jest bodajże organizowane dwa razy do roku. Także, a z tym, że ja chodzę tylko raz. Raz rocznie, jak odwiedzę, to wystarczy. Dobra, pozdrawiam wszystkich i do następnego.